sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dziś moim i Państwa gościem podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj. Witam Cię serdecznie, Maćku. Witam serdecznie, witam wszystkich. Zanim przejdę do pierwszego pytania, chciałbym gorąco Państwa zachęcić do subskrypcji naszego kanału, odwiedzenia nas na Twitterze i odwiedzenia oczywiście mediów społecznościowych Maćka. Maćku, porozmawiać chciałbym z Tobą dzisiaj na temat, w mojej ocenie często bagatelizowany, czyli jaki jest stan rosyjskiej armii na dziś. Czy Rosjanie, tak jak się gdzieś tam w szeroko pojętej opinii publicznej pojawiają się takie informacje, że są coraz słabsi, a może wręcz przeciwnie, oni cały czas są gdzieś na tym samym poziomie, a można powiedzieć, że od pewnego momentu obserwujemy jakieś takie z ich strony dość wzmocnienia ich sił zbrojnych? Przede wszystkim to nie jest bagatelizowany problem, bo to jest dosyć kluczowy problem, co z tą rosyjską armią się dzieje. To jest dobre pytanie. Ostatnio jest coraz mniej informacji, ciężej się do nich dociera klasycznymi źródłami osintowymi. Na to trzeba wymagać coraz większej jakby precyzji w tym, co się zbiera. Więc ta informacja, o której będę mówił, jest do końca nie taka sprawdzona, jakbym chciał. Nie ma tej konsystencji takiej prawdziwej. Dużo biorę na intuicję. To jest przede wszystkim dla naszych tutaj słuchających wyjaśnienie, więc proszę to tak odbierać. A teraz odpowiadając na te twoje pytania, to moje obliczenie na bazie tych takich dosyć poszlakowych informacji, armia rosyjska poprawiła swoje zdolności i niestety, to też niedługo też opiszę, poprawiła zdolności w logistyce, szczególnie na tym najbardziej zagrożonym odcinku. Takimi namacalnymi dowodami są ostatnio pojawiające się informacje o budowie dróg kolejowych na kierunku tutaj wzdłuż wybrzeża Morza Azowskiego i też dodatkowa kolej taka rokadowa, czyli idąca wzdłuż frontu i idzie przez Donbas, czyli od Ługańsk i tam niżej w kierunku Mariupola. Więc jest tam coś robione, ale to tylko namacalne rzeczy. Druga sprawa jest to, że Rosjanie budują na zapleczu kolejne armie. Armie, które są w zasadzie przygotowywane do walki na zimę, które będą rotowały te jednostki, które są w tej chwili w styczności. Pierwszy taki przykład, 25. Armia na północy zrotowała próbującym tam odciążyć kierunek zaporoski atakującą 1. i 20. Armię. I one z powrotem wróciły w ten odtwarzanie gotowości bojowej i budowanie się jako rezerwa po raz kolejny. Więc to świadczy, że Rosjanie przygotowują się na walkę na przyszły rok i na przyszły rok na jakieś rozstrzygnięcia. Ten rok pokazał, że jedna jak i druga strona, przynajmniej rosyjska, w tej swojej zimowej ofensywie sporo napruła jednostek ukraińskich, szczególnie pod Bachmutem i stosunkowo niedużym kosztem, bo rzucili tam najemników. Natomiast teraz ukraińska ofensywa mająca na wygłodzić jednostki na Zaporożu realizuje swoje cele. Rosjanie są tam naprawdę na takim w zasadzie balansie, ale im dalej Ukraińcy wchodzą w teren, tym ta logistyka też ukraińska jest coraz mniej wydajna. Tym bardziej, że Rosjanie użyli wreszcie, w cudzysłowie wreszcie, swojego lotnictwa bardziej wydajnie na niekorzyść Ukraińców. I widzimy, jak lotnictwo nie dość, że bombarduje przedni skraj obrony, czyli miejsca, gdzie Ukraińcy przygotowują ataki szturmowe, to jeszcze rosyjskie lotnictwo wywalczyło sobie lokalną przewagę miejscami albo okresową lokalną przewagę i próbuje atakować zaplecze ukraińskie już nie tylko rakietami, ale też bombami, które są bardziej wydajne i bardziej niszczycielskie, co
widzimy na obrazku, ale też i pociskami Iskander, szczególnie podchodzące rezerwy ukraińskie, które są atakowane już na stacjach kolejowych czy na rozładunkowych, co też miało miejsce. Czyli podsumowując, ogólnie armia rosyjska bardzo poprawiła się, jeżeli chodzi o targeting tych systemów. Armia rosyjska poprawiła się, jeżeli chodzi o rotację wojsk. Przygotowuje się do zimowych walk, bo pamiętajmy, że logistyka zimą jest o 30% bardziej obciążona od tej logistyki letniej. I armia przygotowuje kolejne rezerwy, które będą mogły zrotować jednostki. Tym bardziej, że w tej chwili na froncie, w moich obliczach, w obliczeniach jest około 800 tysięcy Rosjan, podzielonych na dwa rzuty, jeden koło 400 parunastu tysięcy i drugi 400 parunastu tysięcy, i one w zasadzie rotują się bez zmian, to znaczy rotują się przy froncie bez zmian, ale nie ma takiego trzeciego rzutu, 400 też mniej więcej tysięcznego, który by miał taki, że jedni odpoczywają, drudzy się przygotowują, a jeszcze trzeci walczą. I Rosjanie dążą do zbudowania tych 400 kolejnych tysięcy żołnierzy, którzy w zasadzie będą mogli odpierać ataki i lokalnie Ukraińców gdzieś naciskać. Maćku, z wielką ciekawością czytamy nitki, które umieszczasz na Twitterze. A jak wygląda sprawa sprzętowa? Czy ten problem Rosjan, o którym się gdzieś tam wspominało jeszcze kilka miesięcy temu, on nadal jest tak duży, czy jednak na tej płaszczyźnie Rosjanie gdzieś tam też sobie poradzili? No, na tym płaszczyźnie też jest bardzo duży problem, szczególnie w artylerii, gdzie zaczyna brakować luf, w sprzęcie ciężkim. Rosjanie odgrzebują swoje stare zasoby, biorą to i uzupełniają i przechodzą do działania piechotą, którą mają pod dostatkiem, a działania na tym pasie umocnień, gdzie sprzęt pancerny jest szybko wychwytywany przez środki rozpoznawcze, o którym też pisałem bardzo, bardzo dużo, że one w zasadzie przemodelowały sposób prowadzenia walki, taki jaki rozumiemy. Spowodowało to, że znaczenie mają te oddziały piechoty, oddziały szturmowe, które są podpatrzone od ukraińskich rozwiązań. Rosjanie bardzo dużo się rozpisują na temat ukraińskiej taktyki, co też o tym napisałem, ale mówię to z perspektywy Rosjan, więc to taktyka nie jest taka, jak Ukraińcy to naprawdę mają, bo o tym nie piszę, chociaż mam informacje, jak to wygląda, natomiast w przestrzeni publicznej tego nie publikuję. Natomiast jak Rosjanie to widzą, przedstawiłem to i oni kopiują te rozwiązania jednostek szturmowych, które są dla nich przydatne z podwórka ukraińskiego i będą starali się to wprowadzać w przyszłym roku jako wyznacznik. Jedynymi takimi jednostkami szturmowymi o podobnej klasie to są wojska powietrzno-desantowe, mniej troszeczkę piechota morska, mówimy o Rosjanach. Natomiast w komponencie lądowym jest już decyzja tworzenia brygad szturmowych, kompanii szturmowych w poszczególnych pułkach czy brygadach, nawet bataliony, mówi się o batalionach szturmowych, brygadach, ale też i z całych brygad szturmowych, więc ten element w komponencie lądowym Federacji Rosyjskiej powinien gdzieś być na początku przyszłego roku bardziej widoczny. I co ciekawe, Rosjanie to bazują na doświadczeniach z II wojny światowej i takim kośćcem tych pododdziałów są pododdziały inżynieryjne, na którym bazie się dokłada poszczególne elementy, które mają wykonywać zadanie szturmowe. A co z uzupełnieniami? Kolejna fala mobilizacji? Jak to wygląda po stronie rosyjskiej? Tak, jest 130 tysięcy żołnierzy, znaczy poborowych. Do tego cały czas trwa mobilizacja, bo nie została dekretem w żaden sposób przez Putina zniwelowana, więc to, co mamy z zeszłego roku, to cały czas funkcjonuje na tych samych zasadach prawnych. W porywach mogą uzupełniać straty rzędu 20 tysięcy miesięcznie. Natomiast tak między 10 a 20 tysięcy, w zależności od miesiąca, to funkcjonuje. Tyle są w stanie
ich systemy przeszkolić, odtworzyć i tak dalej. Z tym, że w większości jest to bardzo skrócony model szkoleniowy, przynajmniej w 70% był jeszcze parę tygodni, no miesiąc temu, gdyż to uczy tylko żołnierza czynności podstawowych, czyli to, żeby się nie postrzelił w nogę z karabinu, można tak kolokwialnie powiedzieć, natomiast nie ma tam etapu zgrywania wyżej, pluton, kompania, batalion, brygada. To leci bezpośrednio do jednostek, tam w jednostkach są już frontowych, tam w jednostkach są kompanie, bataliony szkolne, tam się te wojsko doszkala i wpycha się po prostu jako uzupełnienie do strat, co widać na sposobie zachowania się, mimo że żołnierz rosyjski jest tam w jakiś sposób wyposażony, to widać, że sposób prowadzenia, przynajmniej na niektórych filmach, co są ujawniane, sposób prowadzenia działań czy poruszania się na polu walki świadczy, że to jest żołnierz o przeszkoleniu takim podstawowym, a nie takim wyższym taktycznym. Natomiast część za 30, może teraz nawet do 40% wojska przygotowują w tej dłuższej perspektywie. To trwa około 96 dni od momentu wcielenia i to jest to, co uczy się rezerwistę, przypomina mu się wszystkie działania i przechodzi cały okres. Więc możemy podzielić tak, że tych świeżych po szybkim przeszkoleniu wpuszczają w okopy, żeby uzupełnić straty i żeby tam Ukraińcy tracili zasoby, żeby ich po prostu wyciągać z tych okopów. Natomiast część jednostek jest szkolona zgodnie z harmonogramem w celu odbudowania pełnej zdolności takich jednostek. I to miało miejsce przy tworzeniu pierwszej armii pancernej, która próbowała tam się od kierunku północnym dostać do Ukraińców. Ale też się robi w tych pozostałych armiach, które są przygotowane. 18, tu już 25 weszła, która była wcześniej, dużo wcześniej robiona, ale jest jeszcze 40 korpus i jeszcze pozostałe jednostki, które są uzupełniane, szczególnie tak z tych armii, które są wycofane. Czyli mówimy to o 20 i drugiej. Maćku, czas biegnie nieubłaganie. W momencie, gdy rozmawiamy w Moskwie, startuje okres grzewczy, więc ta pogoda dla obu stron konfliktu nie będzie przychylna, chociaż ta jesień ma być wyjątkowo ciepła na tym obszarze. Jak myślisz, będzie powtórka z rozrywki z poprzedniego roku? Czyli taka, powiedzmy, Rosjanie skupią się jednak na atakach na infrastrukturę krytyczną, energetyczną Ukrainy, czy jednak te przygotowania mogą świadczyć o jakichś zakrojonych na szeroką skalę działaniach wojennych? Mi się wydaje, że Rosjanie uderzą w logistykę ukraińską. Tutaj Dniepr, mosty będą atakowane na Dnieprze. To ma spowolnić uderzenie zimowe, bo Rosjanie się obawiają uderzenia zimowego. Wiedzą, że swoja ich logistyka będzie najsłabsza zimą. Ale Maćku, wejdę ci w zdanie, bo pamiętam doskonale, jak rozmawialiśmy i z tobą, i wiele było takich informacji też w grudniu zeszłego roku, że tak naprawdę w momencie, powiedzmy, gdy ta ziemia, gdy ten czarnoziem na Ukrainie zamarznie, będą jakieś większe ruchy wojsk, czy rosyjskich, czy ukraińskich. I pamiętam twoje stwierdzenie, które gdzieś mi z tyłu głowy przez ten rok się działo, o tej walce bokserskiej i oczekiwaniu, kto pierwszy uderzy. Czy jednak nie będziemy się spodziewać tego samego i znowu gdzieś tam ta wojna zmieni się w jakiś konflikt pozycyjny? Mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje, że nie, bo całe lato Ukraińcy poświęcili na to, żeby przygotować sobie pozycję do uderzeń zimowych na Zaporoże. Ukraińcy to odczytali, więc trochę późno, ale zaczęli budować drogi kolejowe, które uzupełnią system logistyczny tutaj na tym kierunku. I teraz jest problem, bo Ukraińcy muszą te drogi kolejowe, mi się wydaje, że oni zdawali sobie sprawę, że Rosjanie rzucą się na te drogi kolejowe. One nie są w tej chwili, te jednostki budujące te drogi kolejowe, w żaden sposób atakowane. Co mnie trochę dziwi, ale też trzeba pamiętać, że Ukraińcy mają mniej zasobów. Albo są atakowane i my o tym nie wiemy, w jaki sposób, przez grupy dywersyjne czy takie tego typu działania. Natomiast jakichś spektakularnych informacji o tym nie mamy, ani ty, ani ja chyba.
Natomiast to będzie kluczowe do utrzymania tego kierunku azowsko-zaporowskiego. I teraz pytanie. W tamtym roku rzeczywiście mówiliśmy, kto pierwszy uderzy. No i tak mniej więcej to przebiegało. W tym roku uważam, że nie będzie tego przestoju i czekania, kto pierwszy uderzy. Ukraińcy muszą cały czas napierać w ten sam sposób, jak napierali. I napierają w ten sam sposób. To, że o tym nie słyszymy, tylko dlatego, że już przestaliśmy o tym mówić medialnie, bo to jest dzień powszedni po prostu. No a druga sprawa, że zakaz pojawiania się dziennikarzy w tym rejonie nadal obowiązuje. Dokładnie, ale jest to dzień powszedni tam. Są to krwawe starcie na całej długości, co świadczy o tym, że Rosjanie wprowadzili tam jednostki powietrzno-desantowe, które zostały wyciągnięte z północnego kierunku i w zasadzie tam z marszu wciśnięte w działania, bo dalsze utrzymywanie tam komponentu lądowego groziło, że rzeczywiście Ukraińcy się zwiną im tą obronę. I to świadczy o tym, że ten napór ukraiński cały czas trwa. Rosjanie wrzucili tam dużo jednostek, co dodatkowo obciążyło ich system logistyczny na tym terenie. Więc cały czas Ukraińcy sobie ustawiają tego przeciwnika. W zasadzie zapraszają go do walki na tym terenie, bo tam uzyskują jakby najlepsze wyniki, a poza tym ten teren jest dogodny do prowadzenia działań rozpoznawczych. Nie wiem, czy byłeś na Zaporożu kiedykolwiek. Niestety nie. Ja nad Morzem Azowskim spędzałem wakacje nieraz. Ten obszar Zaporoża znam i tak pod względem, jak przemieszczałem się nim samochodem, to też tak z wojskowego punktu patrzyłem, jak to wygląda, więc tam prowadzenie działań i rozpoznania jest, działań dla rozpoznania, szczególnie tego obrazowego przy pomocy dronów, przy pomocy takich środków rozpoznawczych, ale też kamer ustawionych na masztach, które w odpowiednim punkcie sięgają bardzo głęboko w teren przeciwnika, jest idealne. Tam się w zasadzie można powiedzieć, że walczymy na stole, gdzie wszystko widać. Więc taktyka polega na tym, że nie ukrywamy naszych działań, tylko zmuszamy przeciwnika do wykonywania takich działań, jakie nam są najbardziej potrzebne. I to Ukraińcy robią, bardzo dobrze i mają na takim teatrze działań inicjatywę. To Ukraińcy decydują, co zrobią, a Rosjanie przeciwdziałają, a nie na odwrót, że Rosjanie coś zrobią, a Ukraińcy przeciwdziałają. Więc tutaj na tym teatrze działań Ukraińcy mają cały czas przewagę. Natomiast to nie jest łatwy teren do prowadzenia działań albo wprowadzenia dużych zgrupowań pancerno-zmechanizowanych, które by po prostu przełamywały takie wały ciężkich umocnień. Więc to musi robić mozolnie piechota szturmowa, wgryzać się w tę ziemię i iść do przodu i cały czas posiadać inicjatywę, której Ukraińcy nie oddają jeszcze na tym polu. Maćku, na koniec zapytam cię o aspekt, który no, jest bardzo istotny w kontekście prowadzenia wojny, wszystkich wojen, czyli aspekt dowódców. Przez pewien okres obserwowaliśmy pewien chaos w rosyjskim systemie dowodzenia. Jak to wygląda dziś? I to się pogłębia. Pogłębia się ten chaos, dowodzenie jest coraz większy. Odchodzą bardzo, z różnych przyczyn, odchodzą bardzo doświadczeni dowódcy. W niektórym tym odejściu pomagają Ukraińcy, atakując sztaby, a w niektórych sami Rosjanie. Tutaj mówmy przykład generała Teplińskiego, chyba jest najlepszy, który wraz ze swoimi spadochroniarzami w zasadzie uszczelnił tą obronę, gdzie Ukraińcy wchodzili, a później został jakby zdjęty ze stanowiska przez szefa sztabu generalnego i gdzieś tam ma jakieś inne zadania. No, do tego dochodzi jeszcze, o czym mało się pisze, ale jest to dużo insajderskiej takiej wiedzy, że są tarcia narodowościowe w jednostkach rosyjskich. Że jedna narodowość na pierwszej linii, a druga jest gdzieś z tyłu i nic nie robi, więc tutaj są pewne tarcia, dochodzi na tyłach dochodzi czasami do
może nie nawet bójek, ale walk wewnętrznych z użyciem broni pomiędzy narodowościami, to policja wojskowa rosyjska bardzo mocno pracuje na tym i stara się utrzymać, natomiast wychodzą tego typu zdarzenia medialnie, a jeśli wychodzą z tego zdarzenia medialne mimo takiego embarga i takiej pracy, to znaczy, że tych zjawisk jest tam o wiele więcej. A to, co widzimy, to jest wierzchołek góry lodowej. To bardzo osłabiło, może na poziomie tym takim wcześniejszym, jak mówiłem, Rosjanie się jakby tam otrzęśli i coś tam robią, natomiast tutaj pod względem takim wewnętrznym jest coraz słabiej. Więc tutaj może ten czynnik też być bardzo ważny, natomiast jest w tej chwili mało policzalny i mało taki namacalny, jeżeli chodzi o stwierdzenie. Jeżeli liczymy czołgi, możliwości, jednostki, no to Rosjanom idzie coraz, jak można powiedzieć, okrzepli, tak? Idą coraz bardziej w tą stronę, że mogą się utrzymać. Ale jeżeli chodzi o te sprawy wewnętrzne, dowodzenie, łączność, zaopatrzenie, chociaż przygotowują się, żeby to poprawić, no to tutaj są tendencje spadkowe. Wiesz, pytam w kontekście tego, bo 3-dniowa operacja przecież słowami ministra obrony Federacji Rosyjskiej została według jego słów przedłużona przynajmniej do końca 2024 roku, więc tu szukamy zawsze jakichś tam szczegółów, próbujemy coś tam w tych rosyjskich przekazach wyłapać, więc zobaczymy, jak to tak naprawdę będzie przebiegać, a masę informacji na temat, jak przebiega wojna, znajdziecie na mediach społecznościowych Maćka Korowaja, do których link znajdziecie w opisie tego filmu. Maćku, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas, zapraszam oczywiście do subskrypcji War Newsa i odwiedzenia nas na Twitterze. Dziękuję za zaproszenie. Jeszcze raz dziękuję Mateuszu i do zobaczenia. Sponsorem programu były Militaria.pl.